Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj pastor Kazimierz Barczuk, założyciel i dyrektor misji Poślij Mnie, a także przewodniczący Rady Misji Drzewo Oliwne. Witamy cię, pastorze. Mam kilka pytań odnośnie Izraela. Izraela dzisiaj. Dlatego, bo wielu ludzi się zastanawia, w tym także i chrześcijan, dlaczego Izrael akurat teraz, na przełomie XX-XXI wieku, postanowił wrócić do ziemi? Jakie podstawy są ku temu? W oparciu o co? Z jakiej racji? Gdybym miał krótko odpowiedzieć, to ja się zastanawiam, dlaczego dopiero teraz mógł wrócić albo wrócił. To, że chciał wrócić, powiem inaczej, on w ogóle nie chciał stamtąd wychodzić. W pierwszym wieku, po Chrystusie, pamiętamy w 70 roku zburzenie świątyni, potem miasta, potem powstanie kolejne w 136 roku, Hadrian, wypędzenie, zabronienie Żydom w ogóle w Jerozolimie i rozproszenie po całym świecie w zasadzie. I czekali na taką możliwość. I dla mnie jest to fenomen, że gdzieś tam cały czas się tliło to, że chcą wrócić i że w końcu teraz wrócili. Ja myślę, że trochę pomogło. To jest tak, bym powiedział w cudzysłowie, Holokaust i to wszystko. To był krótki okres, kiedy cały świat jakby był w takim... No, był przerażony w tym, do czego się przyczynił trochę, że nie powstrzymał, nie zahamował, ja nie mówię, że wszyscy brali w tym udział, do zniszczenia tego narodu i potem narody dały możliwość taką, że państwo mogło powstać. A czy są biblijne przesłanki do ich powrotu do ich ziemi? No, są proroctwa, które mówią, że jest pomowa o tym, że zostaną rozproszeni i prorocy mówią też, że przyjdzie taki czas, że zostaną sprowadzeni z powrotem do jej ziemi. I powiem, na naszych oczach to się dzieje. Od 1948 roku jest państwo Izrael i to jest realizowane Boże Słowo. To, co Bóg wypowiedział przez proroków i w księdze, w Biblii, to jest opisane i dokładnie tak się dzieje. Bywasz często w sumie w Izraelu. Jak ty postrzegasz państwo Izrael? Jak ty postrzegasz naród izraelski? Bo przecież jest to też kraj ateistyczny. Fakt, to jest w większości jest ateistyczny. Ja bym tylko pozwolę sobie zacytować jeden fragment z Księgi Joba. Tam jest powiedziane tak: strapionemu należy się życzliwość od przyjaciela, bo jeśli jej nie będzie miał, może stracić bojaźń Bożą. Izrael przez te lata, wszystkie lata był strapiony, aż gdy chodzi o Holokaust, bardzo strapiony. I ja myślę, że takim naturalnym przyjacielem Izraela powinni być chrześcijanie. I powinni być życzliwi dla Izraela. I co jest ciekawe, że przez ostatnie te 2000 lat tej życzliwości jakby od strony przyjaciół, bo to są nasze korzenie, nie było, wręcz czasami była wrogość. I to doprowadziło, ja myślę, też między innymi tak jak Job w 6 rozdziale mówi, że jeżeli nie ma tej życzliwości od przyjaciół, mogą stracić bojaźń Bożą. I tak się stało. Dzisiaj jest w większości są... Bym powiedział, to jest inny ateizm niż ten, który my tu znamy z nas, jakby z komunistycznych krajów czy stąd, bo to jest, powiem taki przykład, jak pytałem się jednego Żyda, koledzy, czy ty wierzysz w Boga? On mówi, nie pytaj mnie. A on mówi, no jak nie pytaj, no o, jutro pogadamy. No i na drugi dzień się pytam, mówi, słuchaj, pytałem cię wczoraj, czy wierzysz w Boga? No a czy powiedz mi, ty wierzysz w Boga? Nie, nie wierzę. No to dlaczego wczoraj nie powiedziałeś mi? No ale w szabat ci miałem to powiedzieć. Czyli mówi, że nie wierzy, ale respektuje coś, co ma związek z tym Bogiem, w którego nie wierzy. Także nie wierzy. Także ta niewiara jest trochę inna, ale jednak jest to kraj, który potrzebuje wrócić do Boga. A jak to się ma do pewnej takiej koncepcji, gdzie wielu chrześcijan to wręcz wyznaje, że Bóg zrezygnował z Izraela, że to Kościół, chrześcijanie są duchowym Izraelem, są tymi, którzy są spadkobiercami wszystkich obietnic danych Izraelowi. Skąd się w ogóle taka koncepcja wzięła wśród chrześcijan? Ja nie wiem, czy dokładnie tak, jak ja myślę, ale jak ja próbowałem sobie sam odpowiedzieć na to pytanie też, dlaczego. Ale jak popatrzymy na Kościół, który, jak tworzyły się doktryny w kościołach przez, większość doktryn przez, bym powiedział, zostało uformowanych do końca, powiedzmy, 200 lat temu, czy potem te nowe ruchy, które powstawały, ale to one tak opierały się na doktrynach już tych albo części historycznych kościołów, albo tych ruchów, które powstawały. Ale załóżmy, że
że powiedzmy nawet 100 lat temu te doktryny się uformowały, jak ludzie formowali te doktryny, czytali Biblię i tam czytają o Izraelu, o obietnicach, o narodzie Izraela, ale takiego narodu nie ma. Bynajmniej wtedy, jak oni to, nie ma narodu, nie ma kraju, nie ma, no to o kim prorocy mówią? No to pomyśleli, ja myślę tak, że pomyśleli, że nie widzę tam jakichś złych rzeczy, chociaż może to było też trochę, pomyśleli, że to pewnie o nas jest mowa. O nas, o nowym Izraelu, czyli że o Kościele, bo nie ma, ani nikt nie myślał, że powstanie coś takiego. Tylko problem jest taki, że w 1948 roku naród powstał, czy wrócił, on był, kraj powstał, a doktryny się nie pozmieniały i to jest problem. A skoro Jezus był Żydem i prawie wszyscy autorzy Pisma Świętego byli Żydami, ludźmi, którzy wyrośli w tradycji żydowskiej, którzy posługują się koncepcjami hebrajskimi, mimo że Nowy Testament był pisany w języku greckim, pisali go Żydzi po grecku, posługując się fragmentami i interpretacji i koncepcjami hebrajskimi. Jakie zatem znaczenie dla Kościoła, dla chrześcijan ma poznanie tradycji żydowskiej, czy żydowskich korzeni Kościoła, chrześcijaństwa w ogóle? Ja mówię, znaczenie ma wielkie. To jest, jeżeli nie poznamy kultury, nie poznamy kultury tego narodu, tradycji tego narodu, dla nas, jak patrzymy na Biblię, to jest historia naszego zbawienia. Ale to nie tylko jest historia naszego zbawienia, to jest historia tego narodu też. Czyli kultura tego narodu. To nie jest kultura jakaś bliskowschodnia, czy tradycje bliskowschodnie. Niektóre są, ale jest też kultura biblijna, która, jeżeli nie wrócimy do korzeni swojej wiary, czyli do tego judaizmu biblijnego, to z czego wyrastał pierwszy Kościół, to co bym powiedział prawie do trzeciego wieku, czego kultywowali w zborach, myśmy dzisiaj daleko od tego odeszli. Jeżeli do tego nie wrócimy, no to nie wiem, dokąd dojdziemy jako Kościół. To w takim razie, jaką rolę powinien odgrywać Kościół, gdy chodzi o zrozumienie powołania i przeznaczenia Izraela? To jest ciekawe. Paweł pisał do wierzących w Rzymie coś takiego. Pamiętasz, że pisał, że o drzewie oliwnym i o gałęziach, które niektóre gałęzie zostały odcięte z powodu niewiary, szlachetne, on dodaje gałęzie, które nie uwierzyły, że Jezus jest Mesjaszem, czyli nie przyjęli, ale te z dzikiego drzewa oliwnego, te gałęzie, czy albo bym powiedział z narodów, ci ludzie, którzy uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, oni zostali wszczepieni z powrotem do tego drzewa oliwnego. I Paweł dalej w tym liście do Rzymian mówi, że przyjdzie taki czas, że i on mówi tak, że te gałęzie, które zostały odcięte, jeżeli uwierzą, że Jezus jest Mesjaszem, zostaną wszczepieni. Tam on dodaje jedno takie słowo, które dla mnie jest kluczowe. Zostaną wszczepieni do swojego drzewa. I dzisiaj te gałęzie drzewa oliwnego w większości są nieżydowskie, czyli z narodów. To są wierzący bracia i siostry z narodów, którzy pokochali Jezusa, poszli za nim, oni są w tym drzewie. Ale tam Paweł mówi, że oni zostaną wszczepieni w swoje. To ma być to, Żyd ma popatrzeć na to drzewo i powiedzieć, to jest moje drzewo. Dla mnie jest pytanie to, jak ten Kościół ma wyglądać, żeby niewierzący Żyd, kiedy popatrzy na Kościół, mógł się jakoś z tym chociaż trochę utożsamić. To jest moja kultura, to jest moje drzewo. Czyli tu jest wyzwanie dla Kościoła, co możemy, jak mamy żyć, a żeby to wiedzieć, musimy wrócić do pierwszego wieku, do dziejów apostolskich. Zatem jeżeli ponowne wszczepienie Żydów, którzy odpadli, jest powrót do korzeni, powrót do pnia, to jaką rolę w tym procesie powinien zajmować Kościół? Jak się Kościół powinien modlić o Izrael, o Żydów w ogóle? I dlaczego się powinien modlić? Po pierwsze, że Biblia nas do tego zachęca, że mamy modlić się o pokój dla Jerozolimy, o Izrael. Po drugie, Paweł pisze też w samym liście do Rzymian, że my mamy ich pobudzać do zazdrości, czyli nasze relacje, postawy, nasza wiara, nasze życie mamy pobudzić do zazdrości, że oni zechcą też pokochać tego Boga, w którego my wierzymy. A w końcu to jest Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. To jest dwa, a to jest też nasza odpowiedzialność. Dla mnie, ja patrzę tak, że Jezus kiedyś powiedział, kiedy patrzył na Jerozolimę, był na Górze Oliwnej i mówił, ile razy próbowałem was zgromadzić, jak kokosz gromadzi kurczęta, ale wy nie poznaliście czas nawiedzenia. I potem powiedział coś takiego, że nie zobaczycie mnie więcej, dopóki nie będziecie wołać błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. I jak czytamy objawienie świętego Jana, pierwszy rozdział,
Tam jest powiedziane tak, że kiedy on będzie, Jezus będzie, to jest cytat z proroka Zachariasza, 10 rozdziału, kiedy Jezus będzie schodził, przychodził drugi raz i że każde oko go zobaczy, nawet jest powiedziane ci, którzy go przebodli, tak w naszym tłumaczeniu jest, czy przybili. I teraz wystarczy tylko porównać te dwa wiersze, ten z Ewangelii, który Jezus mówi, nie zobaczycie mnie, dopóki nie będziecie wołać błogosławiony, który jest w imię Pańskim. To znaczy, dopóki nie uwierzycie, że ja jestem Mesjaszem. Jeżeli oni go nie zobaczą, no to nikt go nie zobaczy. Czyli zadaniem Kościoła, czyli naszym wierzącym ludzi dzisiaj jest, aby pomóc im, aby mogli zobaczyć, że Jeszua Jezus jest Mesjaszem. A jak oni to mogą zobaczyć? Patrząc na nasze życie, na nasze relacje, na to, jacy jesteśmy, że Żyd Jezus jest, że to jest ich Mesjasz. I to jest nasza odpowiedzialność. Dwa, jeżeli zależy nam na pokoju też w ogóle na świecie, to musimy się też robić wszystko, żeby Książę Pokoju przyszedł. A że on przyjdzie wtedy, kiedy oni go będą wołać. To znaczy, kiedy będzie coraz więcej Żydów, którzy wierzą, że Jeszua jest Mesjaszem. A jaką rolę odegra Jerozolima przy powtórnym przyjściu Mesjasza? Jerozolima to jest miasto króla, które Dawid założył. To było, jak Dawid zdobył Jerozolimę, tam to była jego rezydencja, to była stolica kraju. Tam był i miał obiecane, że jego potomek też zasiądzie tam na tronie w Jerozolimie. I Jezus powiedział, tak odchodził w Jerozolimie, odchodził do nieba i aniołowie mówili, że tak jak odchodził, przyjdzie tam z powrotem. I tam czytamy, prorocy mówią, że tam będzie jego tron, stamtąd będzie rządził, tam będzie to królestwo, które on przyjdzie. W zasadzie ta odbudowa tego się rozpoczęła, kiedy on przyszedł pierwszy raz, ale w widoczny sposób, czyli Jerozolima jest bardzo ważna, nawet świeccy przywódcy, jak pierwszy burmistrz połączonej Jerozolimy w 67 roku, to pierwszy mer, wtedy Kolet, on powiedział tak, że otrzymał bardzo odpowiedzialne, największe zadanie, jakie człowiek mógł kiedykolwiek dostać, przygotować Jerozolimy na przyjście Mesjasza. Czyli ten człowiek był świadomy tego, że burmistrz miasta, że tam przyjdzie Mesjasz, a my, tym bardziej my, wierzący, którzy czytamy Biblię, I Jezus sam o tym mówił, że on powróci. A jak sądzisz, kiedy Jerozolima będzie gotowa na przyjście Mesjasza? Ja myślę, im więcej będzie tam wierzących ludzi, którzy wierzą, że Jezus jest Mesjaszem, czyli kiedy będą wołać, żeby on przyszedł. I to też jakby zależy od nas. Pierwszy krok był taki, który chrześcijanie i wielu pomagało, aby oni mogli wrócić do swojego kraju, Żydzi, którzy byli rozproszeni po całym świecie. Drugi krok to jest pomóc im wrócić do ich Boga, do Boga Izraela. I to jest jakby, to jest to duchowe, powiem tak, zewnętrznie jest przygotowana. Dzisiaj fizycznie Jerozolima jest, należy do Izraela, jest stolicą, chociaż nie wszystkie kraje uznają, że jest stolicą Izraela, ale jest, de facto jest. Tam jest parlament, tam jest siedziba premiera, prezydenta, wszystko jest w Jerozolimie. Czyli bym powiedział tak, fizycznie jest gotowa na przyjście Mesjasza, duchowo jeszcze nie. To jak zatem my jako Kościół razem z Izraelem możemy się duchowo przygotować na przyjście Mesjasza? Po pierwsze, ja mówię, my powinniśmy wrócić do wiary pierwszego Kościoła, do stylu. Oczywiście nie, ja nie mówię, że wszystko literalnie, tak jak, bo jesteśmy w XXI wieku, ale do tych relacji, jakie były wtedy, do rozumienia pism, tak jak oni rozumieli, i też być zachęceniem dla Izraela. Bo kiedy Izrael będzie patrzył na taki Kościół, oni też pokochają Jezusa. I to pomoże. A czy w Izraelu można już dostrzegać gotowość na oczekiwanie Mesjasza, nie definiując pierwsze czy powtórne? Cały czas. Ja myślę teraz i nawet ci religijni, którzy oni czekają na Mesjasza. Dla nas to, dla nich to będzie pierwsze, dla nas to będzie drugie, ale to jest ten sam Mesjasz. Chociaż może nie wszyscy się z tym z ich strony zgadzają, że to będzie ten sam, ale jednak to oczekiwanie jest na Mesjasza. Zresztą to jest gdzieś w krwioobiegu Żydów, że nawet jak ja rozmawiam z tymi starszymi ludźmi i rozmawiam coś o przyszłości, on mówi, no Kazik, poczekajmy, przyjdzie Mesjasz, nam to wszystko wyjaśni. To jest... Czy jest tak jakieś nawet słabo wierzący, czy mało religijny, ale jest gdzieś cały czas to, że tak jak w całej historii, bo oczekiwanie na przyjście Mesjasza. I teraz, kiedy patrzymy na świat, co się dzieje w świecie, rzeczy, które, gdy mówię nawet o tych złych rzeczach, które
niemoralność i te wszystkie, o których czytamy w Biblii, że tak będzie przy końcu. I jak było za czasów Noego, czy za Lota, o tym czytamy, jak Sodoma, Gomora, te rzeczy, to możemy widzieć. Czyli to jest ten czas, kiedy jesteśmy bardzo blisko przyjścia Jego. A jak uważasz, według Twojego rozeznania, jaki jest poziom świadomości, że Mesjasz już raz przyszedł i że teraz oczekujemy Jego powtórnego przyjścia? Jaki jest poziom świadomości wśród Żydów w tej kwestii? Powiem tak, gdy pamiętam, 20 lat temu, jak jeździłem do Izraela i spotykałem tam, szukałem jakby wierzących, którzy tak myślą, można było znaleźć, można było policzyć, nie powiem, że na palcach, ale to była garstka. Naprawdę nie było ich tam wielu, byli, ale nie było ich tam wielu. Dzisiaj jest ponad 20 tysięcy Żydów, którzy wierzą, że ten Mesjasz, który ma przyjść, że on był, że to był Jeszua, który oddał swoje życie, był tym barankiem Bożym, to wszystko, o czym czytamy w Nowym Testamencie. Także i ta grupa rośnie, ich jest coraz więcej. Także to jest, dla mnie to jest, dzisiaj bym powiedział, w samej Jerozolimie, że jest wystarczająca ilość, którą mogliby wołać. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. A co sądzisz o naszym pokoleniu, który jest świadkami tych wszystkich wydarzeń? Na naszych oczach oni wracają do Izraela, na naszych oczach spełniają się obietnice, na naszych oczach coraz więcej Żydów oczekuje powtórnego przyjścia Mesjasza. Czy Biblia coś mówi o takim pokoleniu, które jest świadkami tych rzeczy? Powiem, Biblia mówi o takim pokoleniu, tylko że ja widzę, że mamy taki problem, że my tego nie dostrzegamy. To jest tak, jak myślę, za czasów, kiedy wychodzili z Egiptu Żydzi, szli przez Morze Czerwone, z jednej strony była ściana wody i z drugiej strony ściana wody. Oni szli środkiem, może niektórzy narzekali, że się kurzy, że piasek, że tutaj, że taka długa droga, że idziemy. A naród wtedy był w centrum największego cudu w historii, jaki kiedykolwiek był. I na naszych oczach dzieją się rzeczy, o których pisze, prorok mówi, że już nie będzie się mówić, że Bóg, który wyprowadził przez morze z Egiptu, tylko Bóg, który sprowadził z północy do kraju, i to się dzieje na naszych oczach. I my tego, i to znaczy, dlaczego się będzie mówić to, bo to będzie większy cud niż tamten cud, przejście przez morze. I to się dzieje na naszych oczach, a my jako jakby tego nie dostrzegamy. Jesteśmy zajęci czym innym i mówimy, a to... Jakby to nie ma żadnej wartości. Może dlatego, że wielu chrześcijan uważa, że to jest po prostu tylko jakaś grupa etniczna, która tak jak inne kraje walczą o tą ziemię, i no, ci poszli, tym się udało, tym mniej. I to jest problem. Dziękujemy Ci, Kazimierz, za rozmowę. Jesteśmy świadkami bezprecedensowego wydarzenia w dziejach ludzkości, że naród po 2000 lat niebytu geograficznego wraca do swojej ziemi na naszych oczach. Jesteśmy pokoleniem, gdzie Bóg przymierza, daje nam dowody swojej wierności w stosunku do narodu wybranego, z którego nikt nie zrezygnował. Jesteśmy pokoleniem, które jest odpowiedzialne za podniesienie poziomu świadomości w Kościele. Odpowiedzialni za Izrael, żeby każdy Żyd był gotów zawołać Baruch Haba, Meshem Adonai, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim.